Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek, dzisiaj sobie zrobimy małą szkółkę. Temat odcinka: jak namalować niebo. Cztery sposoby na namalowanie nieba akwarelą. Zapraszam Was serdecznie, jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Mam tu przygotowany papier, akwarel. One mylę. To jest 425 gram 24x32. Zrobiłam sobie tutaj taką podziałkę. Będziemy mieli cztery jak gdyby sposoby na to namalowanie nieba. Jak już może wiecie, na niebo mamy 3 minuty, tak twierdzą specjaliści. Pierwszy sposób na namalowanie nieba to oczywiście mokre na mokre. Zmoczymy sobie papier, tylko ten, który mamy do niebo malujemy cieniem kobaltów i ultramaryny. Nigdy nie malujemy nieba błękitem pruski. Możemy go dodać do kolorów na niebie, ale nie malujemy czystym błękitem, dlatego że rzadko występuje takie niebko w odcieniach turkusu. Mimo że nam się wydaje, nasze oko odczytuje jako błękit taki turkusowy, to jednak bardziej on jest bliżej kobaltów. Odczekamy chwilkę, żeby to dobrze się nasączyło i jedziemy mokre na mokre. Dużo farby. Odrobinę czerni możemy dodać po to, żeby przyszarzyć, żeby zrobić taki bardziej rozmyty kolor. I suszymy. Drugi sposób: mokre na suche. Znowu dorabiamy farbki, odrobinę. Tym razem proponuję bardziej rozwodnioną. Mamy suchy ten. Może wezmę inny pędzel, żeby nie bardziej. Próbujemy. Mokre na suche. Mokre na suche trudniej uzyskać efekty tych przejść, które na niebie się często robią, takich strzępków, chmur.
musicie panować nad i kolorem, i kierunkiem przepływu wody. Możecie dodawać kilka warstw, ale musicie pamiętać, że jak macie mokry na suche, to ta farba jest bardziej mocna. Ma więcej pigmentów, co więcej ten papier przyjmuje pigmentu. Ale zawsze możecie w momencie, kiedy wam nie odpowiada kierunek, obrócić. I czekamy, aż to spłynie w odpowiednim dla nas kierunku. To jest drugi sposób. I suszymy. Następny sposób. Co się stało? O co chodzi, kolego? Masz otwarte okno. Następny sposób. Wybieranie koloru chusteczką. Moczymy papier. Zmoczony, zmoczony. Dobra. I jedziemy. Tutaj dodałam odrobinę brązu do naszego podstawowego koloru. Nie przejmujemy się, tak żeby mniej więcej było zamalowane. Paćkamy, 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 paćkamy. Dużo niebka widać. Kolorek zrobiony. Ja mam przechylony stół, więc mi to spływa w dół. Czekamy, aż troszkę wchłonie, ale nie za dużo. Trzeba wyczuć moment. I teraz podstawa.
warsztatu akwarelisty, czyli chusteczka do nosa. Czekajcie, muszę to położyć. Dobra. No i jedziemy. Zobaczcie. Im bardziej wilgotna ta chusteczka, tu mam taką mokrawą, tym mniej tego pigmentu zbierze. W każdym razie dla mnie najlepszy sposób to jest ten. Ja go najbardziej lubię. I może, ja wiem, jest mniej profesjonalny. I staracie się gdzie nie gdzie przetrzeć. Nawet można tą chusteczką tak pociągnąć w momencie, kiedy chmury się tak ciągną przez wiatr, rozpraszają. W momencie, kiedy widzicie, że chusteczka już jest out, no to następnie. Ona wtedy znowu wybiera do bieli. Suszymy. Podsumowując, miałam 4 rodzaje malowania. Na górze mamy mokre. Na mokre. Pędzel. Mokre na suche. Napiszemy pędzel. Napiszemy pędzel. Tu mamy mokre na mokre. I tu mamy mokre. Na mokre. Będzie. Myślę, że to by było na tyle. Zapraszam, kochani, wszystkich do subskrypcji, lajków, komentujcie, piszcie do mnie. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie wasze reakcje. To bardzo podnosi statystyki i bardzo mi pomaga w algorytmach, żeby przebić się troszkę wyżej. Będę wdzięczna za wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Do miłego. Pa, 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 pa.